Od początku roku, mniej więcej do połowy marca, mieliśmy 16 prób ataków na rafinerię, z czego 10 czy około 10 zostało udowodnionych jako ataki skuteczne. Joe Biden ma świadomość tego, że wzrastające ceny na, na stacjach paliw przy tych wszystkich czynnikach geopolitycznych, o których mówiliśmy, nie przełożą się na to, że społeczeństwo amerykańskie nagle będzie oskarżać Iran, Izrael, Rosję o, o, o wzrost cen na stacjach, tylko będzie po prostu winić obecną administrację, która obiega się o reelekcję w listopadowych wyborach. I myślę, że to jest jakby główny element, dlaczego Amerykanie może nie tyle zabraniają Ukraińcom, bo my o tym, oczywiście o tym nie wiemy tak wprost tych ataków, chociaż zmniejszenie częstotliwości może mieć jakieś takie przełożenie, bo pamiętajmy, że nie wszystko się w mediach mówi, nie wszystko widzimy w otwartych kartach, tylko pewne rzeczy słyszymy, potem się oczywiście na przykład Kijów wtedy powiedział podoliak, że to jest bzdura, że to jest fikcja, że Amerykanie nie kazali tego, zablokować za, za tych ataków. Potem Amerykanie zaczęli poszczególnymi urzędnikami powtarzać te, te tezy, już nie w mediach, gdzieś pod anonimowym, tylko sam sekretarz obrony czy, czy, czy jej zas, jego zastępczyni już na komisji senackiej mówiła o tym. Więc to już nie były medialne przecieki, że Amerykanie wywierają jakiś nacisk, tylko to było po prostu wprost, Powiedziane y, oczywiście w bardzo dyplomatycznych słowach, ale było powiedziane. I myślę, że patrząc, że te ataki no, gdzieś tam się zmniejszyła ta częstotliwość, to może to mieć jakieś przełożenie, że rzeczywiście Kijów się y, dostosował. I na przykład teraz więcej mamy ataków na bazy paliwowe, czyli składy paliw, a mniej na przykład na rafinerię. Dzień dobry Państwu, Łukasz Wyszyński, Paweł Kusiak. Witamy na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Trwająca na Ukrainie wojna jest określana mianem wojny przemysłowej. Wojny, w której nie walczą tylko sprofesjonalizowane jednostki wojskowe, które, no, można powiedzieć, w pewnym sensie powstały. I były stworzone przed jej rozpoczęciem, ale no na pewno z perspektywy Ukrainy, a Federacji Rosyjskiej pewnie też, jest to wojna, w którą zaangażowany jest cały przemysł danego państwa. I to, co obserwujemy w przestrzeni publicznej, to są informacje, że od pewnego czasu strona ukraińska stara się dokonywać ataków na infrastrukturę paliwową, naftową Federacji Rosyjskiej. I o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z naszym gościem, Mariuszem Marszałkowskim, redaktorem naczelnym portalu polon.pl, wcześniej, wcześniej związanym z portalem Biznes Alert oraz College of Europe w Natolinie, absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. No a teraz e, cieszymy się, że Mariusz również e, znalazł czas i prowadzi zajęcia dla naszych studentów na kierunku stosunki międzynarodowe. Mariusz, jeszcze raz serdecznie dziękujemy, że już po raz kolejny możemy Cię gościć na łamach naszego kanału. Witam widzów, witam panowie was, to ja zawsze z wielką przyjemnością cieszę się na wasze zaproszenie i z wielką przyjemnością występuję na kanale Stosunków Międzynarodowych i jestem dumnym absolwentem Akademii Marynarki Wojennej i też Stosunków Międzynarodowych, także bardzo mi miło was zobaczyć. E, Mariusz, tak jak Łukasz wspomniał, że się, jeśli się mylę, ale tak w zasadzie od kilku miesięcy były, regularnie pojawiały się informacje o ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną na czele z rafineriami rosyjskimi. Ta sprawa nabrała jeszcze na kontrowersjach, kiedy się zaczęły amerykańskie wypowiedzi pojawiać, chyba ta najgłośniejsza była Lloyd'a Ostina, że Amerykanie tych ataków nie popierają i wręcz apelują do Ukraińców, żeby je... Ograniczyli, bo to może mieć wpływ na, na ceny ropy. Takie interpretacje były różne, że w kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych to może mhm. mieć znaczenie. I ty wziąłeś ten temat, można powiedzieć, na warsztat, ale od takiej strony twardej. I o tym, od tego byśmy chcieli zacząć. Po, powiedz mi, czy ty mógłbyś, ile Rosjanie mają rafinerii? Jak ten system wygląda? Gdzie one są zlokalizowane? Jaka jest możliwość przerobu? No i na koniec, jakie znaczenie w ogóle miały te ukraińskie. Ataki, no bo na ile to jest po prostu medialne ku pokrzepieniu serc, a na ile faktycznie to, to wpłynęło na gospodarkę rosyjską, a tym samym na wojnę. Więc tak, temat jest, temat jest szeroki i też zacząłeś z szerokiego jakby aspektu. Mam nadzieję, że to nie będzie monolog, jak coś to przerywajcie. Natomiast rzeczywiście, przemysł energetyczny rosyjski jest bardzo ważny i to nie jest, to jest pewnie pewien truizm dla funkcjonowania gospodarki rosyjskiej w ogóle, jako takiego, całego państwa rosyjskiego, bo dochody z tytułu eksportu węglowodorowego, i czy to w postaci surowej ropy, czy w postaci gazu, czy w postaci paliw gotowych, to jest gro z przychodów budżetowych państwa rosyjskiego. W zależności od, od okresu, w zależności od cen tych surowców, no to te wartości sięgają od 30 do nawet 70% łącznie wartości rosyjskiego budżetu. To jest duża rozbieżność, ale to ona wynika między innymi właśnie choćby z kontekstu z kwestii ceny, ceny surowców, ale także kondycji rosyjskiej gospodarki jako całości. Dzisiaj trudno nam tak wiarygodnie oszacować ten wpływ energetyki na państwo rosyjskie, dlatego że duża część danych dotyczących Choćby wydobycia czy sprzedaży, eksportu węglowodorów jest utajniona, znaczy rosyjskie instytucje nie publikują aktualnych danych. One się pojawiają co jakiś czas w wypowiedziach polityków rosyjskich, natomiast nie ma takiego, takich twardych informacji, jak były jeszcze przed wojną, kiedy można było sobie sprawdzić co miesiąc, ile ropy było wydobywanych, gdzie była eksportowana i właściwie nawet za jaką cenę. Dzisiaj tych danych nie mamy, więc trudno też oszacować taki aktualny stan rosyjskiej gospodarki i rosyjskiego przemysłu węglowodorowego. To, co my możemy powiedzieć, to to, że możemy bazować, czy to na ruchach statków, tankowców, są specjalne firmy, które monitorują te takie ruchy. Możemy w jakiś sposób wyciągać informacje z państw ościennych, na przykład Chińczycy, Chiny publikują takie dane dotyczące choćby z kwestii celnych importu surowców i tu na przykład Możemy się dowiedzieć mniej więcej w jakich wolumenach jest importowana ropa czy, czy gaz rosyjski i, i za jaką cenę. Natomiast rzeczywiście rosyjski przemysł energetyczny jest ważny dla funkcjonowania państwa rosyjskiego. I z racji tego też jest jednym z głównych celów ataków ukraińskich, bo tak jak wspomnieliście, ta wojna to nie jest tylko wojna na polu bitwy, nazwijmy to czołgi przeciwko czołgom, drony i tak dalej, ale to też jest wojna na wyniszczenie i to w dwie strony. Rosjanie wyniszczają ukraińską gospodarkę atakami choćby na obiekty energetyczne ukraińskie, a Ukraińcy chcą w jakiś sposób zakłócić funkcjonowania państwa rosyjskiego, atakując. No w głównej mierze obiekty energetyczne Rosji. O, o ile Rosjanie atakują oczywiście cały cały spektrum, bo tutaj Rosjanie nie mają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o kwestie ataków na ukraińską infrastrukturę, bo tutaj ataki są, że tak powiem, kaku no, czyli tak jak im pasuje w zasadzie i tak jak, jaka jest taktyka. Natomiast. Głównym celem rosyjskich ataków są jednak te obiekty energetyczne, elektroenergetyczne, które mają w jakiś sposób zakłócić funkcjonowanie gospodarki ukraińskiej i też obniżyć morale i wolę walki, do, czy, czy poparcie dla wojny przez społeczeństwo ukraińskie. O tym też często się zapomina, ale kiedy mamy problemy ciągłe z dostawami energii, kiedy nie mamy pracy, nie mamy gospodarki pracującej, to społeczeństwo ubożeje, społeczeństwo traci, traci bardzo ważne. Element taki związany choćby z sensem dalszej wojny. Ukraińcy z kolei atakują głównie obiekty związane z przemysłem naftowym i przemysłem, i przemysłem takim energetycznym, ale związanym z transportem węglowodorów, z przerobem węglowodorów, czy ich magazynowaniem. I o ile w 2022-2023 roku te ataki były, były dosyć chaotyczne i były głównie skierowane przeciwko obiektom magazynowym. Widzieliśmy wielokrotnie w zeszłym roku choćby ataki na przykład na bazy paliwowe czy składy, składy ropy. Natomiast nie było tak częstych ataków na obiekty rafineryjne. W, na początku, od początku właśnie 2024 roku, mniej więcej do czasów wyborów prezydenckich w Rosji widzieliśmy bardzo nasilone ataki właśnie na obiekty rafineryjne. I to rzeczywiście, yy, to rzeczywiście. Yy, to rzeczywiście Oczywiście się nasiliło, bo od początku roku, mniej więcej do połowy marca, mieliśmy 16 prób ataków na rafinerię, z czego 10 czy około 10 zostało udowodnionych jako ataki skuteczne. Czyli rzeczywiście te drony czy, czy te, 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 te urządzenia, które były skierowane do ataków, trafiły, dotarły do celu i go, i go poraziły. No, i teraz pytanie, odpowiadając na pytanie, jak to wygląda z tym przemysłem rafineryjnym w Rosji. Rosja, no z racji tego, że jest jednym z głównych producentów ropy naftowej, jest również jednym z głównych producentów produktów naftowych, czyli tego, co powstaje z ropy. Kiedyś Rosjanie głównie w głównej mierze wydobywali i sprzedawali surową ropę za granicę. To był jakby główny zarobek rosyjskiego państwa, czyli ta surowa ropa. Mniej więcej od od 20 lat ta filozofia się zmieniła, to znaczy rząd, państwo rosyjskie uznało, że bardziej ekonomicznie opłacalne jest przerabianie ropy naftowej w Rosji i sprzedawanie za granicę gotowych produktów naftowych. To miało różne cele. Po znaczy, pierwsze to, że wyższa marża jest na produktach już przerobionych, czyli gotowych. Druga kwestia jest taka, że to jest wymiar takiej wewnętrznej gospodarki, czyli po prostu miejsca pracy w rosyjskim przemyśle naftowym. Trzecia kwestia to też wpływało na sytuację z firm energetycznych zlokalizowanych w Europie. No pamiętajmy, że Rosjanie dysponujące zasobami ropy naftowej, mając wszystkie warunki logistyczne i technologiczne do tego, żeby tą ropę przerabiać, no ta ropa jest tańsza, czy te paliwa pochodzące z Rosji są Mówiąc wprost, tańszy niż np. przykład ropa, która jest przerabiana z ropy arabskiej w rafinerii, powiedzmy w Niemczech, czy z rafinerii w Polsce. I polskie rafinerie przez lata korzystały z ropy rosyjskiej dostarczanej ro, ropociągiem Przyjaźń i, i, i nasza. Ekonomika, jakby funkcjonowania tego przemysłu rafineryjnego, też była inna niż na przykład na zachodzie. Ale generalnie dużo rafinerii, dużo obiektów rafineryjnych na zachodzie było pod bardzo dużą presją, właśnie tych dostaw gotowych produktów z Rosji, i dużo rafinerii upadło. Dużo zakładów tych rafineryjnych upadło w ostatnich latach, zostało zamkniętych. Te, które nie zostały zamknięte, albo musiały być, prze, wchodziły jakby w szersze, Spółki były przejmowane przez tych dużych graczy, na przykład Equinor norweski czy BP brytyjsko-holenderski. No to są jakby gracze ci najwięksi Albo byli przejmowani przez rosyjskie firmy. Na przykład Lukoil w Bułgarii czy we Włoszech ma swoje obiekty rafineryjne, Rosniew ma w rafinerię Szwed, ale nie tylko, bo jeszcze jest Bajero, Oil w, w Niemczech, także tak jakby tych ty działań rosyjskich było wiele i oni rzeczywiście działali na wielu obszarach, i te produkty naftowe, tanie, damp, wręcz z dumpingową ceną, były bardzo, były bardzo użyteczne też w wymiarze takim politycznym. No, i tych rafinerii w Rosji, na terenie Rosji jest kilkadziesiąt. Można wyszczególnić, że tych dużych rafinerii, które mają moc przerobową na poziomie powyżej miliona ton ropy. To za chwilę będę mówił, jeżeli chodzi o, o wielkości, powyżej miliona ton ropy rocznie, to jest ponad 30, i one są w głównej mierze własnościami tych największych koncernów rosyjskich. Czyli na pierwszym miejscu jest Rosneft. Rosneft posiada 9 instalacji, 9 obiektów rafineryjnych. Jest Lukoil który posiada co prawda mniej, bo 4 rafinerie, natomiast one są, one są jakby większe, znaczy, to są duże, duże obiekty. Gazprom, Nift. Tatnieft, no i jest jeszcze kilka mniejszych firm, które również posiadają swoje, swoje, swoje rafinerie. I te rafinerie w głównej mierze zlokalizowane są na Zachodzie Rosji. Dlaczego na zachodzie? Dlatego, że po pierwsze, na zachodzie jest największa konsumpcja paliw, czyli jakby w tej części zachodniej, europejskiej Rosji, mamy największe zagęszczenie ludności. Powyżej, powyżej 100 milionów Rosjan mieszka właśnie w tej europejskiej części Rosji. Mamy największe zagęszczenie przemysłu, no i mamy kwestię logistyki eksportu tych węglowodorów. Czyli po prostu najłatwiej było produkować paliwa na zachodzie Rosji i Eksportować je, czy to ropociągami, czy produktociągami, bo pamiętajmy, że poza ropą Rosjanie również za pomocą ropociągów, czy produktociągów sprzedają swoje paliwa. Teraz już nie, bo ten produktociąg biegł przez terytorium Białorusi, Ukrainy i, i, i mamy sankcje na dostawy produktów naftowych z Rosji. Natomiast, natomiast drugim, jakby sposobem. Sposobem eksportu były, były terminale naftowe, morskie terminale naftowe, i tutaj Prym Wiedzie Primorsk i usługa na Morzu Bałtyckim. No i mamy porty w Nowos, Noworosyjsku i Tuapse to są takie główne porty eksportowe na Morzu Czarnym. i te paliwa tam właśnie docierały i stamtąd były eksportowane za granicę. Jeżeli chodzi o, o moce przerobowe, to rosyjskie moce przerobowe, jeżeli chodzi o rafinerie, bo poza oczywiście tymi 30, jak wspomniałem, 30 dużymi rafineriami, mamy też rafinerii koło 70-80, które są tak zwanymi mikrorafineriami. I te mikrorafinerie zlokalizowane są głównie na polach naftowych czy, czy miejscach wydobycia ropy naftowej. I one często są bardzo, bardzo wąsko wyspecjalizowane. To znaczy, one na przykład produkują konkretne rodzaje paliw, na przykład węglowodory ciekłe przerabiają na, na polach naftowych czy gazowych. Węglowodory ciekłe, czyli na przykład propan, butan, LPG generalnie i ten, ten potem gaz. Ten, ten gaz skroplony czy paliwo, hmm, paliwo ciekłe jest, jest potem eksportowany, czy tam wykorzystywane na miejscu. E, te rafinerie w większości przypadków mają moc od 100 do pół miliona ton przyrobu e, ropy naftowej rocznie. I teraz jeżeli chodzi o sam przerób. Wszystkie rafinerie w Rosji, te, te, te wielkie i te mniejsze, łącznie mają moc przerobową na poziomie około 280-290 milionów milionów ton ropy rocznie. I tak dla porównania Rosja Rosja wydobywa około 450 480 milionów ton ropy rocznie surowej. No i z tego duża część jest eksportowana w postaci surowej ropy, surowego sur, tego surowca, a duża część czy około połowa jest przerabiana w tych właśnie rafineriach i z tego powstają różne produkty naftowe. W głównej mierze na, na co jest na położony nacisk, jest, jeżeli chodzi o przerób um, tych produktów naftowych? Mm, no to są oczywiście oleje napędowe, olej napędowy, z racji tego, że transport ciężki stoi na oleju napędowym, benzyny, no i oczywiście paliwa lotnicze, czyli te paliwa, które są stosowane właśnie w lotnictwie. I jeżeli chodzi o same wartości przerobu, to w, w, rafinerie oczywiście mają moc przerobową na około no, niecałe 300 milionów ton, natomiast one nigdy tyle nie przerabiają. To trzeba też pamiętać, że one rocznie, w zależności od, od okresu, od, od, od zapotrzebowania, to średniorocznie rafinerie w Rosji przerabiają ponad 200 milionów ton surowej ropy. I te 200 milionów ton to są w głównej mierze właśnie olej napędowy, benzyna i, i właśnie pozostałe, pozostałe frakcje. Jeżeli chodzi o eksport czy w ogóle wykorzystanie, to w Rosji rocznie wykorzystuje się około 90 milionów ton paliw, z czego około 50 milionów ton to, są, to, są, to jest olej napędowy, około 30 milionów ton, czy prawie 40 milionów ton to jest benzyna. No, i około 10-15 milionów ton to są paliwa lotnicze, i pozostałe frakcje, które jakby już są produktami gotowymi. Yy, duża część tych paliw też jest eksportowana za granicę, ale to myślę, że za chwilę o tym będziemy też mówić. No to w, ty, w tym momencie powstaje, się fundamentalne pytanie, no bo jeżeli yy, jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałeś, w oparciu o dane, które wiemy, w oparciu o Monitorowanie lo, rosyjskiej logistyki, tak? W sensie pewnej struktury produkcji, sprzedaży, eksportu w kontekście też jakby no dzisiejszego systemu sankcji powiedzieć, jaką politykę Rosja miała względem produkowania e, tych produktów paliwowych, wykorzystywania wewnętrznego, oczywiście też częściowo eksportu, to czy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wojna, już trwająca ponad dwa lata, wpłynęła na to zapotrzebowanie i czy to jakby zmieniło procentowo udział tej produkcji, w sensie czy jesteśmy w stanie w ogóle powiedzieć dzisiaj jakie są potrzeby rosyjskiej armii, oczywiście nie całej, tylko jakby tej, która jest zaangażowana na Ukrainie, no bo wiemy, że wojsko i tak siłą rzeczy zawsze te potrzeby ma do ćwiczeń, do przemieszczania się, musi posiadać określone rezerwy i to jest jakby zupełnie inna kwestia, ale no prowadzenie wojny, mimo wszystko wojny ekspedycyjnej, tak? czyli prowadzimy wojnę nie na swoim terytorium, rozciągamy linię zaopatrzenia. Za no, znowu, odwołam się do tego, co się często mówi w przestrzeni publicznej, na x i tak dalej, w sensie, jak dużo amunicji Federacja Rosyjska dziennie używa na Ukrainie. No, ale dużo rzadziej można spotkać informacje, ile tak naprawdę ton paliw potrzebuje, żeby prowadzić operacje lotnicze, żeby się przemieszczać, żeby tak naprawdę tą amunicję nawet dowieść. Więc czy jesteśmy w stanie w ogóle oszacować, na ile ta wojna zwiększyła zapotrzebowanie Armii Federacji Rosyjskiej do prowadzenia tych, tych działań? No i czy w ogóle Rosja jest w stanie jednocześnie zaspokoić potrzeby wewnętrzne, zaspokoić potrzeby wojenne? No i jeszcze załóżmy utrzymać pewien wolumen, który może do tych państw, które na przykład nie uznają sankcji też eksportować. No tak, to, to jest dosyć trudne pytanie, dlatego, tak jak powiedziałam na początku, że Rosjanie nigdy nie słynęli z bardzo dużej transparentności, jeżeli chodzi o dzielenie się informacjami. Pewne oczywiście informacje były publikowane, natomiast pewne informacje, szczególnie te dotyczące w sektorów bezpieczeństwa, obronności, były zawsze w dużej mierze ukryte i jeżeli pojawiały się te informacje, to one pojawiały się gdzieś przy okazji jakichś innych y, informacji. Czyli, na przykład, mieliśmy y, wystąpienie ministra obrony Rosji Siergia Szojgu, który mówił jeszcze w 2022 roku y, w listopadzie o tym, że rosyjska armia dziennie potrzebuje czy otrzymuje na, na, na froncie 15 tysięcy ton produktów y, zaopatrzenia. i w, tam wtedy on wymienił w tej wartości amunicję i paliwa. No ale trudno oszacować dokładnie po pierwsze wiarygodność tych 15 tysięcy, no, bo wiemy jak, jak wygląda z kwestią też rosyjskich danych i, i, i dzieleniem się tymi informacjami. I trudno też oszacować jaki procent, bo tego, to nie padło po prostu tej wypowiedzi, jaki procent stanowią właśnie paliwa czy, czy, czy amunicja. To, co wiemy, to, że przed wojną, gdzieś z danych przedwojennych, rosyjska armia rocznie potrzebowała na, na stopie pokojowej ćwiczeń i to, co wspomniałeś, takiej bieżącej działalności, około dwóch milionów ton paliw. Dwa miliony ton, ale tu też nie ma rozdzielenia na jakiej jakie rodzaju paliwa. Możemy domyśleć się, że z racji funkcjonowania armii jakby jej zapotrzebowania, że w głównej mierze to były paliwa, Paliwo olej napędowy do tego paliwa lotnicze i olej opałowy, bo duża część na przykład rosyjskich baz czy jednostek wojskowych, szczególnie na północy części kraju jest ogrzewana, czy, czy ten system energetyczny tych jednostek jest pozbawiony, jest odizolowany np. od sieci elektroenergetycznej i tam instaluje się um, agregaty, które albo idą właśnie, są napędzane olejem napędowym, albo właśnie opałowym, jako cięższym tym paliwem. I, I tutaj mówiliśmy o dwóch milionach ton. Gdzieś jeszcze na początku 2022 roku, kiedy ten system informacyjny nie był aż tak szczelnie zamknięty, bo pamiętamy, że Rosjanie przestali publikować pewne dane w 2022 roku od lutego czy marca. Natomiast druga część, duża część danych była gdzieś pozyskiwana w jakichś spisach, w jakichś dokumentach, które formalnie nie były, wcześniej nikt się nimi tak nie przejmował, nie, nie zajmował. One były tworzone i gdzieś jeszcze na ich podstawie były, na przykład, to dane kolejowe, na przykład, kolei rosyjskich dotyczących transportu towarów, i na przykład na podstawie tych danych można było wywnioskować, i to nawet zrobił bodajże Bloomberg oszacował, że przykładowo do sześciu obszarów obwodów przygranicznych z Ukrainą w 2022 roku w sierpniu dostarczano ponad 200 tysięcy, w danym miesiącu w sierpniu dostarczono 200 tysięcy ton paliw. I na tej podstawie wywnioskowano, że patrząc na, 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 na rok wcześniej, jakie było zużycie, a wtedy wynosiło około 80 80 tysięcy ton, że te 120 czy tam 130 tysięcy ton było potrzebne było potrzebne na rzecz armii armii rosyjskiej. No i te dane, o których, których gdzieś tam się mówi w kontekście właśnie zużycia, one, one, one nie są w żaden sposób precyzyjne, one nie są w żaden sposób gdzieś podparte jakimiś twardymi informacjami. Natomiast bo tutaj często pojawia, pojawiają się takie, znaczy szacunki mówią, że, 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 ta, że rosyjska armia może zużywać około w ciągu, w ciągu roku od 4 do 8 milionów ton produktów naftowych. Tak, jeżeli byśmy szacowali wykorzystanie. Duża część to jest, tak jak wcześniej wspomniałem, olej napędowy, bo wszystkie czołgi, no wszystkie pojazdy bojowe są napędzane właśnie tym paliwem, I, a natomiast kolejnym jakby udziałem paliw tym, tym znacznym jest oczywiście paliwo lotnicze, no bo te ataki lotnicze wykorzystywane samoloty czy bombowce no, potrzebują dużej ilości paliwa. I to, co jakby jest istotne, bo tutaj często pojawiają się takie głosy, że ukraińskie ataki w głównej mierze mają za zadanie sparaliżować dostawy paliw do na potrzeby rosyjskiej armii, właśnie w tym, w tym, w tym związku. Natomiast e, patrząc na dane dotyczące produkcji czy, czy udziału produkcji m, rafinerii rosyjskich, to e, trudno wyobrazić sobie, że rosyjskiej armii zabraknie na przykład diesla. E, dlaczego? Dlatego, że e, patrząc przez pryzmat produkcji czy rafinacji ropy naftowej w Rosji. Rafinerie rosyjskie nastawione są z racji też właśnie w specyfiki ropy Urals, czyli tej rosyjskiego gatunku ropy. Ona idealnie nadaje się ze względu fizykochemicznych jako produkt do produkcji, jako substrat do produkcji właśnie olejów napędowych i olejów opałowych. To jest bardzo dobra, dobra, dobry gatunek ropy właśnie na potrzeby produkcji tego, tego rodzaju Paliw. I y, główny udział właśnie produkcji rafinerii rosyjskiej to jest właśnie to są właśnie y, to są właśnie y, oleje to jest właśnie olej napędowy. I tego oleju napędowego produkuje się w Rosji około 80 milionów ton rocznie, czy, czy prawie, prawie nawet 90 milionów w zeszłym roku, z tych danych, które gdzieś tam się pojawiły. Państwo rosyjskie, gospodarka rosyjska rocznie zużywa tego paliwa około 50 milionów ton. Czyli mamy Około 30-40 milionów ton, które wcześniej było eksportowane za granicę. Po prostu rynek zbytu za granicą, choćby na przykład do Polski. Polska ma deficyt oleju napędowego, i rokrocznie musimy tego, tego oleju napędowego dużej ilości sprowadzać. Przed wojną to sprowadzaliśmy ten olej napędowy właśnie z Rosji. I teraz nawet jeżeli dojdzie do sytuacji, w której rosyjskie rafinerie będą porażone w taki sposób, że, że wstrzyma się duża część tej produkcji, bo rzeczywiście te ataki ukraińskie w pewnym sensie wpłynęły na tą produkcję i obniżyły tę produkcję. Tu różne szacunki mówią od 9 do 15% produkcji zostało dotkniętych ten, tym atakiem. Natomiast nawet jeżeli tej, tego oleju napędowego, a mówimy tutaj właśnie o tym głównym paliwie dla, na potrzeby sił zbrojnych, to zmniejszy się eksport tych, tych paliw, natomiast wojsko rosyjskie na pewno nie zostanie pokrzywdzone. Ono, może będzie ta, ta, ten diesel trafiał nie z najbliższych rafinerii, czy w Woronerzu, czy, czy w Ogogradzie, ale na przykład z Omska, czy z, gdzieś z, z ustługi tam tych rejonów Kirishi, powiedzmy tam rafineria Kirishi, to jest na północy Rosji, ale będzie trafiała trafiało to paliwo. I, i to jest oczywiście Usielibyśmy zobaczyć, jak, jak, jak będą wyglądały dane dotyczące eksportu produktów naftowych Rosji w dłuższym okresie czasu, żeby ocenić, jak, jak te ataki są skuteczne. Natomiast w mojej ocenie um, ukraińskie ataki um, na pewno nie mają na celu, czy nikt w poważnym rozumieniu nie, 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 nie powie, że one mają za zadanie. Ograniczyć dostawy paliw dla rosyjskiej armii. Bo po prostu tego paliwa rokrocznie w tych rafineriach produkuje się, tych nietrafionych rafineriach produkuje się takiej ilości, że one są w stanie zrekompensować nawet te utraty możliwości przerobu tych rafinerii, które zostały uderzone. Bo nawet jeżeli mówimy o 9-10 rafineriach uderzonych, to pamiętajmy, wciąż 20 rafinerii tych dużych. Pracuje, one, 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 one działają, są nietknięte, one też mają pewne rezerwy, które mogą wykorzystać, mogą zmieniać profil produkcji. Jeżeli na przykład będzie potrzeba więcej benzyny, no to niektóre rafinerie zwiększą produkcję benzyny. Mówi się o tym już, jeżeli chodzi o pomysły rosyjskiego rządu, bo to, to nie jest tak, że to nie jest bez, bezproblemowe, bo rzeczywiście przez pewien, pewien okres te ataki powodowały pewną panikę na rosyjskim rynku i to widać było na cenach paliw na giełdzie Spimex w Petersburgu. Natomiast teraz już widać to uspokojenie i widać, że po pierwsze te ataki mija, już już nie mamy tych ataków. Mamy końcówkę kwietnia i właściwie ostatni udany atak to był, to był na początku kwietnia, 2 kwietnia był. Udany atak na rosyjską rafinerię, i właściwie przez ten miesiąc już nic więcej się nie działo w tym zakresie. Natomiast to, co rząd rosyjski. Planuje, czy w przypadku, kiedy te ataki byłyby bardziej wymagające, to na przykład obniżenie norm jakości paliw. Czyli takim sposobem regulacyjnym można obniżyć e, regula, e, regulacje dotyczące środowiskowe, tych środowiskowych i zacząć produkować paliwo o gorszej, gorszej jakości środowiskowej, ale spełniające wymogi paliwa silnikowego, więc jakby tutaj e, no po prostu rosyjskie samochody, szczególnie tej, 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 tych starszych roczników, nie będą miały Żadnego problemu z jeżdżeniem na paliwach gorszej jakości, ucierpi na tym środowisko. Natomiast sama gospodarka, no, patrząc z perspektywy jakby funkcjonowania dostępu do paliw, raczej nie powinna być dotknięta. Czyli musimy tak trochę powiedzieć, że strategicznego znaczenia te ataki nie miały. To dlaczego wśród niektórych zachodnich polityków i kręgów biznesowych pojawiły się takie właśnie Głosy no, zachęcające Ukraińców do tego, żeby może ta ataki ograniczyli? Czy to jest to, co powiedziałeś, że obawa przed ograniczeniem eksportu mimo wszystko sankcjonowanej Rosji, czy, czy jak, jak to widzisz? To znaczy one mogą mieć, bo to nie jest tak, że one nie mają całkowicie strategicznego charakteru. One mają właśnie szybciej mają strategiczny niż ten operacyjny, bo operacyjne to byśmy mieli dostawy paliw na, na rzecz wojsk walczących, natomiast strategicznie to będzie uszczuplenie, raz, uszczuplenie e, dochodów państwa rosyjskiego, a ono na pewno w jakiś sposób będzie, ze względu na to, że zmniejszą się te wolumeny eksportu paliw, bo na przykład od 1 marca Rosjanie nie eksportują benzyn. E, z tym, że benzyny jakby Rosja eksportowała około 3-4 milionów ton benzyn rocznie. W porównaniu do prawie 40 milionów ton diesla, no to to jest, to jest 10%. Około 10% eksportu diesla. Więc jakby tutaj ten udział Rosji w rynku benzynowym jest, jest ograniczony. Natomiast jest mało znaczenie na rynku dieslowskim. Czy, czy tych ciężkich frakcji oleju opałowego na przykład. To co jeszcze drugi element taki, powiedzmy, strategiczny czy quasi strategiczno-operacyjny, to, to jest to, że Rosjanie w pewnym sensie musieli z perspektywy militarnej no, pamiętajmy, no, jeżeli te ataki byłyby kontynuowane dalej, Rosjanie muszą zmienić pewną taktykę obrony, ochrony obiektów strategicznych przeciwlotniczych. I część tych zasobów, które dzisiaj jest e, wykorzystywana do, na, na froncie przeciwlotniczych, zestawów e, o, obrony rakietowej czy przeciwlotniczej, muszą być, czy będą musiały być przekierowane do ochrony. Tych obiektów rafineryjnych. No, tych rafinerii w okolicy Ukrainy, czy, czy w bezpośredniej bliskości Ukrainy jest kilkanaście, i te obiekty będą musiały być w jakiś sposób chronione przeciwlotniczo. Więc to jakieś tam znaczenie może mieć na, na pole walki, aczkolwiek ja bym tego nie uznawał za jakieś kluczowe. Tym bardziej, że Rosjanie już planują, powstają w Rosji takie mobilne grupy obrony przeciwlotniczej, to na wzór tych ukraińskich, które będą po prostu dedykowane zwalczaniu tych bezzałogowców. A pamiętajmy, to, czym Ukraińcy atakują Rosjan, może. Może działać teraz, przez jakieś powiedzmy parę miesięcy, kiedy jest efekt zaskoczenia, to są powolne maszyny latające, drony. Tak jak Ukraińcy są w stanie zestrzeliwywać te irańskie drony szachidy, które są relatywnie wolne, głośne i jakby no, widać je na radarach, tak Rosjanie też sobie są w stanie bardzo szybko zaadaptować się do sytuacji zwalczania tych ukraińskich dronów. I tu ja myślę, że nie mamy też skutecznych ataków teraz, w bo po prostu już widać efekty pewnego adaptacji, pewnej adaptacji się Rosjan do tego. Po prostu część dronów może nie dolatuje do celu, część zostaje zestrzelona, część zostaje zakłócona przez środki walki radioelektronicznej. Także tych jakby mechanizmów Rosjanie mają odpowiednio, mieć, tylko po prostu oni muszą, oni trochę wolniej się adaptują do tego. Natomiast Dlaczego zachodni dlaczego Amerykanie są tacy negatywnie nastawieni do tego co się dzieje? Dlatego że to się zbiega w pewnej korelacji te ataki na rosyjskie rafinerie zbiegają się w czasie z różnymi innymi wydarzeniami globalnymi. To znaczy mamy z jednej strony od kilku miesięcy bardzo niespokojne nastroje na morzu Czerwonym, ataki Huti na, na żeglugę międzynarodową, to powoduje z jednej strony wzrost cen Surowców na giełdach, bo to już widzimy, i właściwie cena ropy jest na poziomie z lat z 2022 roku yy, prawie 90 czy około 90 dolarów za baryłkę. To powoduje ceny wzrost frachtów na, na, na żegludze. Ryzyko po prostu utraty jednostek jest duże i ubezpieczyciele podnoszą te ceny frachtów. I to się przykłada, bo ktoś może powiedzieć, a po co Amerykanom, dlaczego Amerykanie się tak angażują, czy, czy co im do, do tego, co się dzieje na Morzu Czerwonym? No to im do tego, że jeżeli mamy sytuację, że huti powodują wzrost cen ropy o 15, 10 15 dolarów na baryłce w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Do tego mamy sytuację niespokojną pomiędzy Izraelem a Iranem, która też jeszcze bardziej emocjonuje yy, traderów, czy w ogóle producentów, handlarzy ropą, dlatego że jeżeli doszłoby do takiego gorącego konfliktu z zaangażowaniem Iranu, to możemy być praktycznie pewni tego, że zostanie wstrzymany, zablokowany tranzyt surowców przez cieśninę Ormus, a tam przez tą cieśninę przechodzi około 70% dostaw ropy naftowej na rynek globalny, a to spowoduje wywrócenie całkowicie tego, tego rynku. No i mamy ataki na, na rosyjskie rafinerie. I tutaj ktoś może powiedzieć, no z jednej strony, no rafinerie. No Rosjanie muszą więcej ropy wtedy eksportować, więcej tej surowej. I to jest prawda. Rosjanie więcej, z racji tego, że musieli zmniejszyć produkcję, produkcję w rafineriach, to zwiększyli nieco eksport surowej ropy. Natomiast pamiętajmy, że w niektórych państwach, i to był problem na przykład Amerykanów, Amerykanie mają kłopot generalnie oczywiście są eksporterem ropy netto, czyli więcej sprzedają, więcej wysyłają ropy niż importują, natomiast wciąż importują. Ktoś może się zastanawiać, dlaczego, dlaczego Amerykanie wciąż importują ropę albo importują gotowe paliwa. Dlatego ropa amerykańska jest gatunku słodkiego, gatunku lekkiego. To, to jest idealny, idealna, idealny gatunek ropy do tworzenia lekkich i średnich destylatów, czyli paliw lotniczych, benzyn. Nie mają natomiast za dużej, za dużej produkcji rafinerii amerykańskiej, produkcji ciężkich frakcji, czyli olejów opałowych, mazutów, asfaltów i innych tych, tych cięższych frakcji. Żeby to produkować, muszą blendować swój gatunek lekkiej ropy z jakimś gatunkiem cięższej ropy albo średniej. I tutaj sprowadzali wcześniej, jeszcze zanim doszło do sankcji na Wenezuelę, sprowadzali wenezuelską ropę, która jest bardzo kwaśną, bardzo ciężką ropą, sprowadzali ciężkie. Gatunki ropy z Arabii Saudyjskiej. Po wprowadzeniu sankcji na Wenezuelę e, zaczęli importować olej opałowy rosyjski. Rosyjski olej opałowy, który frak, frakcyjnie był jest ciężkim, jest, jest ciężkim destylatem, był idealnie nadawał się do blendowania do mieszania z lekką irańsko, z lekką a, a, amerykańską ropą, i z tego powstawały już destylaty gotowe. Te, te produkty, które były potrzebne na rynek. Amerykański. Nie mamy Wenezueli na rynku paliw, na rynku ropy. Nie mamy Rosji, czyli amerykańskie rafinerie już nie mogą importować, importować oleju opałowego z Rosji. Nie mogą też opierać się, czy, czy Arabowie, Arabia Saudyjska bardzo mocno stała się asertywna i w politycznym wymiarze, i też gospodarczym. I to też widać na przykład na cenach tych ropy dla, na rynek amerykański, bo Arabowie jakby mają. Tak ustalają sobie ceny ropy, że każdy kontynent ma inną cenę. Azja ma niższą cenę, Europa ma inną cenę, inną cenę mają Amerykanie. I Amerykanie z reguły mają wyższą cenę od innych, dlatego że po prostu politycznie teraz Riadowi Waszyngtonowi nie jest tak po drodze. No i mamy jakby teraz te ataki na rosyjską, na rosyjskie rafinerie powodują ryzyko tego, że Poza y, tymi wszystkimi innymi niebezpiecznymi sytuacjami globalnymi, tymi y, problemami, dojdzie również do y, obniżenia importu y, produktów naftowych, tych cięższych z Rosji. I pomimo iż Amerykanie nie importują tych produktów, to y, importują je Indie, importują je inne państwa i to się jakoś. Bilansuje. Po prostu na przykład, jeżeli Indie sprowadzają więcej surowca z Rosji, no to sprowadzają go mniej z Arabii Saudyjskiej. Jeżeli Arabowie nie sprzedają tego surowca do Indii, no to wtedy muszą szukać innego rynku zbytu. Wtedy sprzedają go amerykańskim firmom. I to jakby jest pewna równowaga. Krucha, ale jest to pewna równowaga. Jeżeli, jeżeli Rosjanie stracą udziały w rynku, czy przestaną produkować te paliwa, to po prostu zabraknie tego paliwa na rynku i będzie trzeba go po prostu cena tego, tego paliwa, tej, tej ropy wzrośnie, a to z perspektywy wyborów amerykańskich, i tu wchodzimy już na rynek amerykański, jest kluczowe. No rynek, jeżeli sobie popatrzymy, i to też myślę, że. Wy, wy, Wy też dostrzegacie, o ile Amerykanie, powiedzmy, jako społeczeństwo, no mało interesuje się na przykład sprawami międzynarodowymi i mało ma wiedzę na temat tego, co się dzieje na świecie i gdzie leżą poszczególne kraje, to na przykład bardzo interesuje się, po ile kupują paliwo na, w, w swoich galonach na stacjach paliw. I tutaj wzrosty tych cen nie są przy, jakby tym, z racji tej mniejszej świadomości otaczającej rzeczywistości geopolitycznej, no to winnym są po prostu władze. I tutaj obecnie urzędujący prezydent Joe Biden ma świadomość tego, że wzrastające ceny na, na stacjach paliw przy tych wszystkich czynnikach geopolitycznych, o których mówiliśmy, nie przełożą się na to, że społeczeństwo amerykańskie nagle będzie oskarżać. Iran, Izrael, Rosję o, o, o wzrosty cen na stacjach, tylko będzie po prostu winić obecną administrację, która obiega się o reelekcję w listopadowych wyborach. I myślę, że to jest jakby główny element, dla, dlaczego Amerykanie może nie tyle zabraniają Ukraińcom, bo my o tym, oczywiście o tym nie wiemy tak wprost tych ataków, chociaż zmniejszenie częstotliwości może mieć jakieś takie przełożenie, bo pamiętajmy, że nie wszystko się w mediach mówi, nie wszystko widzimy w otwartych kartach, tylko pewne rzeczy słyszymy. Potem się oczywiście na przykład Kijów wtedy powiedział podoliak, że to jest bzdura, że to jest fikcja, że Amerykanie nie kazali tego zablokować za, za tych ataków. Potem Amerykanie zaczęli poszczególnymi urzędnikami powtarzać te, te tezy. Już nie w mediach, gdzieś pod anonimowym, tylko sam sekretarz obrony czy, czy, czy jej, jego zastępczyni już na komisji senackiej mówiła o tym. Więc to już nie były medialne przecieki, i że Amerykanie wywierają jakiś nacisk, tylko to było po prostu wprost powiedziane y, oczywiście w bardzo dyplomatycznych słowach, ale było powiedziane. I myślę, że patrząc, że te ataki no, gdzieś tam się zmniejszyła ta częstotliwość, to może to mieć jakieś przełożenie, że rzeczywiście Kijów się y, dostosował. I na przykład teraz więcej mamy ataków na bazy paliwowe, czyli składy paliw, a mniej na przykład na rafinerię. Może to ma jakiś właśnie związek z tym, co, o co prosili Amerykanie. Słuchaj, znaczy nie ukrywam, że z mojej perspektywy bardzo wiele ciekawych wątków. Ja, na bazie tego, co powiedziałeś, czyli zarówno no jak te ataki wyglądają, jak wygląda ich skala, jakie to ma przełożenie nie tylko na interesy amerykańskie, ale także na globalny rynek węglowodorów, chciałem się Ciebie zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, no bo wspomniałeś, że te ataki, z tego co wiemy, no są przeprowadzane stosunkowo prostymi środkami napadu. Znaczy, one są proste o tyle, że tak jak powiedziałeś, no jeżeli państwo. Przesunie określone środki e, obrony przeciw napadowi powietrznemu, no to jest w stanie je łatwo zidentyfikować i wyeliminować. I czy w ogóle tego typu środki, w świetle tej wiedzy, jaką mamy, są w stanie upośledzić albo zniszczyć taką infrastrukturę produkcyjną, czy to jest raczej tak naprawdę tylko podnoszenie kosztów i żeby nazwijmy to powiedzieć realnie o wyeliminowaniu jakiejś takiej dużej rafinerii, no to to musiałby być no, atak rakietowy na dużo większą. I to jest jakby pierwsze pytanie. I drugie, jakby trochę odwracając tą perspektywę, no bo mówimy o próbach de facto ataku strony ukraińskiej na rosyjską infrastrukturę. A jak to wygląda w drugą stronę? Czy tutaj też mamy jakąś wiedzę, jak Rosjanie atakują ukraiński, ukraiński system produkcji paliw? To znaczy, czy na tym polu, no w świetle tego, co wiesz, odniesie jakieś spektakularne sukcesy, no, czy jednak strona ukraińska ma świadomość, że to jest dla nich dzisiaj infrastruktura krytyczna i jednak ta obrona przeciw, przeciw napadowi z, z powietrza po stronie ukraińskiej działa. Więc tak, pierwsze pytanie rzeczywiście jest tak, że te ataki one są bardzo, one są celne, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na te nagrania, filmiki czy, czy zdjęcia satelitarne obiektów, które zostały porażone przez ukraińskie drony, one pokazują, że celem zawsze, praktycznie zawsze tych tych ataków są kolumny destylacyjne, czyli ten pierwszy. Obiekt kolumny destylacji próżniowej atmosferycznej. To jest takie serce rafinerii, przez które jakby pierwsza wchodzi ropa na rafinerię i pierwszym jakby miejscem, w którym odbywa się proces rafinacji. To to są właśnie kolumny atmosferyczne, potem przechodzi do kolumny próżnowej. Ja już nie będę tutaj technicznie wchodził, jak to się fizycznie od, odbywa. Po prostu mamy, mamy kolumny, przez które w odpowiednich temperaturach od, odbywa się separacja poszczególnych y, y, gatunków, po, separacja poszczególnych związków i frakcji z tej ropy naftowej. Ona potem oczywiście na dalszym etapie jest oczyszczane, jest to jeszcze do, do, dogłębniej rafinowane, i tak dalej, i tak dalej. I te, te miejsca, które są atakowane, one rzeczywiście są tymi takimi sercami. Tylko, pan, z reguły tych serc jest kilka. Znaczy, nigdy, mało która rafineria, no chyba że te małe, ma jeden taki, te, te, takie miejsce, tylko z reguły taki kolumn destylacji te, tego wstępnego przerobu ropy naftowej jest 5, 6, nawet 8, 9, w zależności od wielkości danego zakładu i jego możliwości przerobowych. Każda ta instalacja też ma różne możliwości przerobu. Te starsze mają mniej, te, te nowsze i te bardziej zaawansowane mają większe możliwości, czyli na przykład stanowią większy udział, Produkcji danej rafinerii. To jest oczywiście ważne, ważne miejsce, bo tego nie da się naprawić tak od wymiany powiedzmy, jakiegoś tam rury czy, 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 czy elementów. Z reguły to trzeba po prostu wymienić całą kolumnę, całą instalację plus te elementy szczegółowe. To wpływa oczywiście na to, że te, ta, ta, ta chwilowe ograniczenie produkcji jest. I ono chwilowe, to znaczy, ono może trwać. Kilka tygodni, może trwać kilka miesięcy, do kwartału 3, 4, 5 miesięcy. Po prostu do czasu, w którym nie zostanie wymieniona ta instalacja i w zależności, jak dużo jest straty wokół, wokół tej instalacji. To, co jest jakby problemem. Z perspektywy ukraińskiej w atakach na rosyjskie obiekty, że Rosjanie w pełni produkują wszystkie elementy tej instalacji. To znaczy, rosyjskie zakłady przemysłowe produkują komory próżniowe, zajmują się ich instalacją, montażem i tak dalej. Mają te technologie. To nie jest technologia, która jest sprowadzana z zagranicy, to nie jest technologia, którą trzeba w jakiś sposób wymyślać w Rosji. One są, one pracują. Są instalacje na przykład krakingu katalitycznego, którego na przykład Rosjanie no, opierają się na zagranicznych technologiach, bo były bardziej efektywne. Natomiast to nie jest jakby głównym celem ataku, dlatego że ten, te instalacje są z już na dalszych etapach rafinacji. A Ukraińcom chodzi o szybki efekt jakby jednorazowy, taki, że zniszczą daną instalację, więc rafineria musi zmienić swój sposób pracy, na przykład przekierować tą ropę na, na inny, zwiększyć obciążenie innych części tej instalacji i tak dalej. Więc jakby z perspektywy funkcjonowania takiej rafinerii to jest oczywiście w jakiś sposób bolesne, dlatego że trzeba ograniczyć pew, w pewien sposób produkcję, trzeba y, y, zatrzymać pewien ciąg technologiczny, natomiast z perspektywy gdzieś tam funkcjonowania takiej rafinerii, ona cały czas działa, ona cały czas funkcjonuje, to nie jest tak, że ona przestaje pracować. Więcej myślę, patrząc z perspektywy na przykład zaszkodzenia, to było, szkody wyrządzonej rafinerią rosyjskim, to była powódź w Orsku i tam zatrzymanie pracy całej rafinerii ze względu na to ryzyko zalania tej tej rafinerii, i tam. Że... Ja ci się wetnę. zgodę na początku, to skorzystam chociaż raz, bo tak. nie chcę, żebyśmy poszli dalej. A no właśnie, bo, bo chcę cię zapytać, skoro te zniszczenia, które widzieliśmy w ostatnim czasie, nie miały, jak zauważyłeś, takiego strategicznego znaczenia dla rosyjskich możliwości ekonomicznych prowadzenia wojny, to czy my sobie możemy wyobrazić, nawet pytam w kontekście głośno komentowanej w ostatnich dniach yy, otwarcia pomocy amerykańskiej. Do, czy my sobie możemy wyobrazić, albo czy w świetle Twojej wiedzy jest coś, jakiś rodzaj broni, technologii, którą Ukraińcy mogliby otrzymać, tak żeby takie ataki były efektywne i rzeczywiście oddziaływały w większej skali niż pomiędzy 9 a 15% na rosyjskie zdolności? Odpowiem zaraz na to, jeszcze do Łukasza w kontekście tej drugiej strony, czyli ukraińskiej. Ukraińcy posiadają jeden duży zakład rafineryjny, to jest rafineria w Krymieńczuku. Ona przed wojną przerabiała, czy, czy miała możliwości przerobowe na poziomie 14 do 15 milionów ton. To jest dosyć spora rafineria, tak żeby porównać na przykład rafineria w Płocku, która należy do tych większych rafinerii, przerabia rocznie, czy ma możliwości przerobu na poziomie około 16 milionów ton. E, więc to są jakby te, te takie duże site. Największa rafineria w Rosji może przerabiać około 20 milionów ton ropy. Także te polski, polska rafineria w Płocku wcale nie, znaczy należy do jednej z tych większych. Natomiast ta rafineria w Kremenczuku była kilkukrotnie atakowana przez Rosjan z wykorzystaniem wielu wielu, wielu środków i szachit i H101 i kindżałów, także ona była dosyć solidnie obkładana tymi pociskami. Ukraińcy oczywiście oficjalnie nie mówią na temat skali zniszczeń, bo po prostu nie chcą ułatwiać Rosjanom pracy analitycznej dotyczącej oceny skali tego, tych ataków. Natomiast tego gdzieś tam, gdzie można usłyszeć, to te, te, ta rafineria jest trochę jak Feniks popiołów i ona rzeczywiście obrywa regularnie tymi atakami, bo Ukraińcy nie są w stanie je chronić całej. Natomiast ona wciąż pełni jakąś rolę na tym rynku paliwowym, wciąż w jakim stopniu przerabia te, to, te paliwa, tą ropę i w jakimś zakresie zaopatrza właśnie rynek krajowy, rynek ukraiński w paliwa. Oczywiście większość paliw, i to było też przed wojną, jest sprowadzana na Ukrainę z zagranicy. Kiedyś to sprowadzano z Rosji, Białorusi, teraz choćby z Polski, czy poprzez Polskę. Natomiast to nie jest tak, że, że atak na rafinerię może spowodować jej trwałe włączenie na długi czas. I tutaj też przechodząc płynnie do, twojej, do Twojego pytania, Pawle. Yy, o skali jakby ataków na rafinerię niech świadczy, czy w ogóle o skuteczności ataki natowskie w Jugosławii na serbskie instalacje, choćby pod Belgradem, gdzie w 1999 roku atako lotnictwo natowskie dziewięciokrotnie atakowało rafinerię pod Belgradem INS-u i bombardowało ją nie takimi środkami, jakimiś latawcami. Dronami do, chałupniczo skleconymi, tylko po prostu tym, co w Arsenale demokracji zachodniej jest najlepsze, tak? No, trochę śmiejąc się, ale jakby znaczy ona rzeczywiście była wyłączona, natomiast dzisiaj to jest, ona cały czas, ona potem dalej funkcjonowała, też, też była w stanie pracować oczywiście w ograniczonym stopniu. I teraz pytanie twoje, czy y, są jakieś możliwości ataku y, ukraińskich, żeby żeby były bardziej skuteczne? Oczywiście, że są. I Ukraińcy dostają te, te narzędzia w postaci Storm shadow, w postaci Skalpów, y, nawet te GLDSB, czyli te, te bomby, y, y, wystrzeliwane przez, e, przez system HIMARS, e, które mogą według różnych danych na 150 kilometrów trafiać w cele. E, atakms, które przecież e, e, Ukraińcy mają teraz masowo otrzymać. Możliwości ataków e, ukraińskich na te rafinerie jest sporo, znaczy tymi m, środkami, tylko są dwie rzeczy. Pierwsza, ograniczona ilość tych środków, więc e, Ukraińcy tak, tak dysponują tymi środkami, aby tym atakiem zmaksymalizować straty i efektywnie zaatakować. Tak? No lepiej wystrzelić dwie rakiety, które trafią na przykład w jakiś okręt, który go całkowicie zniszczą albo uszkodzą, wyłączą z użytku, niż wykorzystać dwie rakiety, które wyłączą zakład rafineryjny na miesiąc tym samym, co mogłoby zrobić, stać się na przykład atakem, atakiem dwoma dronami, które jakimś łudem szczęścia by dotarły do tej rafinerii na nie, i na nią spadły. To, I to jest pierwsza część, czyli jakby te, te ilości środków, które, które mamy, i dlatego na przykład, choćby w kontekście jak się no to wy doskonale też wiecie, bo też uczestniczycie w tych rozmowach i dyskusjach. Choćby kwestia posiadania rakiet manewrujących na okrętach podwodnych, tak, no te 5 czy 9, czy rakiet, czy są w stanie coś wielkiego wyrządzić, no to już jest kwestia dyskusyjna. Natomiast to, co. Drugim elementem, który jest problematyczny, to oczywiście kwestia polityczna. No jest, jeżeli mówimy o Amerykanach, którzy w mniej dyplomatyczny bądź bardziej dyplomatyczny sposób proszą czy żądają od Kijowa wstrzymania ataków na rafinerię z użyciem swoich środków, bo pamiętajmy, że to się odbywa z użyciem ukraińskich. Znaczy, Ukraińcy rzeczywiście są wiarygodnymi sojusznikami, jeżeli mówimy o te kwestie dostaw, te, użycia tego sprzętu, bo nie mieliśmy ani razu, przynajmniej tak, Rosjanie by to na pewno wykorzystali, nie mieliśmy ani razu w przypadku wykorzystania tych broni dalekiego zasięgu czy tej ofensywnej w inny sposób niż ona miała być przekazana, tak? no Jeżeli mamy ataki ukraińskich, tych rakiet manewrujących, to znaczy dostanych przez otrzymanych z, z Wielkiej Brytanii czy Francji, to te ataki są albo na obszar Donbasu okupowanego, albo na obszarze Krymu okupowanego, czyli tam, gdzie ten, jakby ta zgoda obowiązuje. Nie została zaatakowana ra, żadna rafineria, żadne lotnisko rosyjskie nie zostało, a przecież lotnisk, na przykład teraz akurat brałem to na warsztat, lotniska rosyjskie w. w Bezpośredniej granicy, tam do 100 kilometrów od granicy ukraińskiej jest 7 baz lotniczych rosyjskich, które, które, z których codziennie startują samoloty i bombardują ukraińskie pozycje, ukraińskie miasta. I one ani razu nie zostały zaatakowane przez, przy użyciu tych systemów, a teoretycznie powinny być, tak? Więc jakby to, to nie jest kwestia też tylko posiadanych środków czy otrzymanych środków, ale to jest kwestia politycznego e, kagańca, który nałożony jest na Ukraińców w kwestii wykorzystania tego sprzętu. I jakby to, że i to też jest taka dygresja na zasadzie tej, tej dyskusji o przekazaniu tych rakiet balistycznych Ukraińcom przez Amerykanów. One będą może miały jakiś wpływ na, na, powiedzmy, na ten południowy odcinek frontu, gdzieś na Krym, bo rzeczywiście, jeżeli tam Ukraińcy będą atakować te i czy, czy Symferopol, czy lotniska Belbek, powiedzmy na Krymie, to Rosjanie będą musieli gdzieś przebazować te, te, te samoloty gdzieś trochę dalej. Natomiast z perspektywy wschodu Ukrainy, Donbasu, z perspektywy Charkowa, to dostawy atak nie będą miały żadnego znaczenia, a może nawet pogorszą sytuację, dlatego że część tych środków, które dzisiaj jest na Krymie i na przykład atakuje Hersoń, Odessę, to będzie atakować, będzie, przez, będzie przeniesiona na przykład do Milerowa, do, do Kurska, do Woronerza, skąd na przykład startują bez żadnego problemu je i bombardują tą część północną Ukrainy. Więc jakby... Tutaj problemem w mojej opinii, w mojej ocenie właśnie największym jest to, że my jako Zachód wciąż utrzymujemy, pomimo tych dwóch lat ponad wojny, wciąż utrzymujemy tę smycz i nie potrafimy, nie pozwalamy Ukraińcom wykorzystać tej broni tak efektywnie, jak powinna być wykorzystana. I, i to będzie problem. Jeżeli tego nie, nie zmienimy, no to Ukraińcy pod nap, naporem tych wszystkich kabów, fabów, które spadają na nich z tym z tych samolotów, które startują przy granicy z Ukrainą, po prostu będą się cofać i będą, będą wycofywać się. Ukraińcy osiągali wtedy sukcesy, kiedy mieli, to znaczy, kiedy mieli kiedy nie mieli, kiedy Rosjanie nie mieli tak przewagi, takiej przewagi lotniczej, czyli w 2022, kiedy nie mieli jeszcze tych bomb lotniczych opracowanych w takim stopniu. Dzisiaj, kiedy miesięcznie zrzucałem 3000 tysiące kabów, no jak tu, nie mając obrony przeciwlotniczej, która byłaby w stanie zestrzeliwywać te samoloty nad Rosją, nie mając środków, które byłyby w stanie wyłączyć te lotniska, czy w jaki sposób zagrozić tym lotniskom, po prostu nie da się tego, nie da się tej wojny, w takim sensie wygrać, i myślę, że to, to, to Zachód po prostu musi w pewnym sensie zrozumieć. No już chciałem Ci serdecznie podziękować, bo myślę, że nasza rozmowa przede wszystkim w bardzo szerokim kontekście pokazała te ataki lotnicze na rosyjską infrastrukturę paliwową. To znaczy, jeżeli chodzi o to, o czym mówiłeś, czyli jakie jest znaczenie tej, tej infrastruktury dla samej Rosji, jaka jest struktura wykorzystania tego, co tam powstaje. No myślę, że mimo wszystko takie realistyczne spojrzenie na to, jaka jest efektywność tych ataków, jaki jest ich wydźwięk, dlaczego tak, a nie inaczej reagują Amerykanie. No i to, czym zamknąłeś swoją wypowiedź, czyli mimo wszystko zwrócenie uwagi, że no nie jesteśmy w warunkach, w których obie strony mogą robić to samo, a to wszystko powoduje, że no te ataki, które obserwujemy po stronie ukraińskiej, no to to i tak jest bardzo duża ich zasługa i działań wywiadowczych i takich działań skrytych, no byśmy powiedzieli nawet dywersyjnych, że starają się mimo wszystko te koszty prowadzenia wojny po stronie Federacji Rosyjskiej podnieść. Ma już no oczywiście mam, mamy nadzieję, że za jakiś czas znowu znajdziesz czas, żeby zagosić na naszym kanale. Za tą rozmowę serdecznie Tobie dziękuję. Państwa zachęcam do tego, żeby ten materiał udostępniać i komentować. Zachęcam także, żeby śledzić zarówno media społecznościowe naszego gościa, ale także śledzić portal polon.pl, którego Mariusz jest redaktorem Naczelnym jeszcze raz serdecznie Tobie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. To ja serdecznie dziękuję jeszcze raz. Też zachęcam wszystkich, żeby udostępniać kanał YouTube'owy Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. Świetne treści, wiele rozmów, bardzo ciekawych, z nieoczywistymi gośćmi na nieoczywiste tematy, także bardzo polecam. Na pewno ulepszacie to przestrzeń medialną na YouTubie Polskim, także za to, za to też Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia.